Szalona pogoń nekrontyrów za ratunkiem od ich wątłych, chorowitych i wyniszczonych ciał doprowadziła do pozyskania tak upragnionej nieśmiertelności, ale kosztem, którego sami się nie spodziewali. Oszukani przez Ktana oddali im swoje dusze, sprawiając, że zostali marionetkami swoich zbawców. Po pokonaniu i uwięzieniu Ktan, nekroni udali się na wieloletni spoczynek, licząc, że po wybudzeniu uda im się znaleźć w nowym świecie sposób na odwrócenie procesu biotransferu. Niewiele jest nekronów szczęśliwych z losu, który ich spotkał. Są jednak pośród nich tacy, którzy uważają, że proces biotransferu jest najlepszą rzeczą, jaka mogła ich kiedykolwiek spotkać. Jedną z takich osób jest owiany złą sławą kryptek Illuminator Shiraz. To on finalnie doprowadził do tego, że proces przemiany nekrontyrów się odbył. Shiraz dostrzegał w tym bowiem konieczny i naturalny krok w kierunku dalszej ewolucji. Nikt tak bardzo jak on nie pragnie stać się istotą doskonałą. Istotą, która nie będzie w żaden sposób powiązana z cielesnością, czymś więcej niż Bogiem, czystą energią. W przeciwieństwie do większości lordów nekronów, Shiraza nie obchodzi odbudowa dawnej potęgi ich ludu. Uważa on, że ich działania doprowadzą do ich zguby, ponieważ za bardzo zwracają uwagę na siebie. Podczas gdy ślepi lordowie dawnego ludu nekrontyrów wybudzają coraz to kolejne światy grobowce w celu powiększenia swojej siły militarnej, Shiraz ogranicza się jedynie do niezbędnego minimum, które pozwoli mu prowadzić dalsze badania nad zostaniem istnieniem doskonałym. Jego grupy uderzeniowe składają się maksymalnie z kilkudziesięciu jednostek, dowodzonych przez kilku lordów, a cała armia Shiraza nie przekracza kilkuset nekronów. Pozwala mu to na pełną kontrolę nad tymi, którymi dowodzi, nie martwiąc się, że cokolwiek mogłoby się wydarzyć bez jego polecenia. Shiraz zawsze wykorzystuje swoją najsilniejszą broń – czas. Nieograniczony śmiertelnością wyczekuje każdorazowo najodpowiedniejszego momentu do ataku w celu pozyskania nowych form życia oraz technologii, niezbędnych do prowadzenia dalszych badań. Jeśli cel wydaje się poza jego zasięgiem, wystarczy poczekać rok, dwa, a nawet tysiąc lat, aby obrana na celownik rasa zdążyła się osłabić na tyle, aby mógł uderzyć szybko i zdecydowanie tam, gdzie najbardziej zaboli. Wyczekując kolejnej zdobyczy, Shiraz spędza czas na modyfikowaniu podwładnych mu nekronów. Wśród jego armii można znaleźć typowe dla tej rasy jednostki, jak wojownicy, nieśmiertelni czy upiory, a każda z nich zostaje choć w minimalny sposób zmodyfikowana w celu zwiększenia jej potencjału militarnego. Zmiany w pierwotnej formie niekoniecznie muszą być widoczne gołym okiem, jak u Shiraza. Wystarczy, że uda im się uzyskać lepszy efekt od tego, który przyniósł im biotransfer. Jednostki Illuminatora od wielu lat nękają wiele planet, w tym te we władaniu Imperium Człowieka. Na jego szczęście biurokraci ułatwiają Shirazowi pracę, określając jego występki jako marginalne, nieporównywalne z innymi aktywnościami rasy Nekronów. A co głupsi, widząc wycofujących się podwładnych krypteka, raportują zwycięstwa, ciesząc się, że skończyło się jedynie na kilku uprowadzeniach oraz zniknięciu części sprzętu. Często jego jednostki znikają równie szybko, jak się pojawiają. Dzieje się tak, bowiem Shiraz nie dokonuje ślepego zniszczenia jak lordowie Nekronów, a jedynie likwiduje tych, co stają mu na drodze do jego łupu. Jednakże nie jest to w żaden sposób podyktowane miłosierdziem krypteka. Shiraz brzydzi się wojną, ponieważ uważa ją za zbędną dla dążenia do zostania istotą doskonałą.